matka jest tylko jedna i ojczyzna jest tylko jedna. Problem polega na tym, że zazwyczaj mamę zna się od dziecka i ją kocha, a przynajmniej szanuje. Z ojczyzną łączy nas ziemia, język, godło, flaga, ludzie. Dzisiejszy fragment z listu do Hebrajczyków wskazuje nam ojczyznę niebieską, wskazuje nam niebo, w którym, jak w ojczyźnie, czeka na nas Bóg. Co nas dzisiaj łączy z tą niebieską ojczyzną, drodzy obywatele nieba?